Mam dwa słowa dla widza. Podrogaliśmy do Marcińskich. Gościu, ale się rozrośliście. Co mówisz? Ale się firma rozrosła z rogalami marcińskimi, święto. Dawaj, dawaj! Cześć Zarebski, jesteśmy w miejscowości Hydropark. To taka malucha wyspa w Kijowie, stolica Ukrainy. No i tak to wygląda. A no zrób wokół. Prawdziwe żelazo wokół. Świeże powietrze. Wokół rzeka. Wszystko mamy tutaj. I serdecznie zapraszamy. Muszę zrobić materiał o temacie, mianowicie o szkodach z ubezpieczeń, gdzie nas dymają zawsze na wypłatach. PZU Warta, inne mądrale typu AXA i Tarantan. Otóż tak, ta firma Soleis, chłopaki z Krakowa, to jest kancelaria prawna, która, gdzie moje okulary, kancelaria prawna, która pomaga odzyskiwać takim Januszom jak my, nie mającym pojęcia o tym, czy nas dymają mocno przy wypłacie, czy mniej. Natomiast na przykładzie sąsiada wiem, że pan Marianek dostał za stłuczkę, w której nie był sprawcą, kawałek zderzaka, tam jakiś błotnik i uszy w lampie urwane. Dostał od PZU, czy tam Warty, 1300. Zaproponowali. Pan Marianek mówi, ja pierdziele, Pana Boga, za pięty złapałem. Będę brał szmalec. Mówię, panie Marianku, pan ma już wiekowość swoją 74. Weź pan napisz odwołanie. Ale jak to, wie pan, to nie wiadomo, czy tak sępić, czy tak od ludzi, to wychciewać. Panie Marianku, pana szmal, pana szmalcza. Odwołanko napisaliśmy, dopłacili mu 300 zł więcej i mało nie zemdlał. Przy emeryturze 1400 Marianek jak zobaczył, że ma na do wypłaty tam kuźwa pieniądze takie, prawie jak emerytura, no tam znowu dzwoni. To zemdlał trzykrotnie, ale skorzystał z firmy znanej mi. Do Patryka zgłosiłem pana Marianka. Pan Marianek dostał, bo to działa tak. Dostajesz kwitek od ubezpieczyciela z kwotą, którą ci proponują. Możesz się zgodzić albo nie, iść na drogę sądową, możesz robić to bezgotówkowo, przeróżnie. Przeważnie ludzie wolą wziąć szmal, bo tam się na tym jeszcze zarobi. Bo mechanik powiedział, panie, dają panu dwójkę, ja panu to za półtora zrobię, masz pan 500 w kieszeni. Nie zawsze tak jest, właściwie zazwyczaj jest odwrotnie. 500 trzeba dopłacić. Kto to zna z autopsji, a nie z kina, ten wie, że tak się dzieje. Natomiast Soleisy to jest grupa twardzieli pod przewodnictwem Patryka, którego już zapoznałem osobiście. Biorą tak, biorą to twoje kwity, które ci Warta czy tam PZU proponuje, czy inny Link 4, przetwarzają w swoich maszynach. Jest to firma prawnicza i maszyna mówi, słuchajcie, tu jest dopłata spora i na przykład jak pan Marianek dostał tam 1600 zł propozycji od Warty, przyjął kwotę na klatę. Natomiast firma Solace się pisze tak, dopłaciła mu jeszcze 900 zł. Marian zemdlał, do dzisiaj leży, ze szczęścia. Dopłaca 900 zł, natomiast Soleis jeszcze sobie walczą w sądzie ze swoimi prawnikami, z Wartą, czy tam z PZU, z innym ubezpieczycielem, o kwotę jeszcze wyższą, bo z tego zwyczajnie żyją. Taki mają biznes, tak sobie kręcą się. Słuchajcie, jest tutaj mail, zaraz wam podam maila i telefon na Patryka. Poza tym tak, dzwonisz do PZU, jaki plus w tej firmie? Pogadam, bo akurat mi się poszczęściło, że miałem przyjemność, to i wy może z tego skorzystacie, to się może dobrze wydarzyć. Zatem tak, dzwonisz tam na swoją linię, na przykład do PZU, a tam 15 różnych, wiecie, obsługentów. Jednego dnia odbiera Kowalska, innego Kowalski, trzeciego dnia inny tam jakiś absztyfikant. Czasami ktoś nie zapisze czegoś w komputerze swojej sprawy, musisz podać tysiące maili, haseł, numerów buta i imię ukochanego zwierzaczka, którego zgłosiłeś, zakładając konto w PZU i robiąc ubezpieczenie. I nie zawsze tam się zgadza to z tymi konsultantami, że oni wszystko sobie przekazują jakby z dnia na dzień. Tutaj dostajesz, w Soleisie dostajesz swojego opiekuna jednego, jedynego. Nazwijmy go
Szwagra pana Romana dostajesz. I on prowadzi twoją sprawę od początku do końca. I nie pomyli cię raczej z nikim innym z Gdańska, ze Szczecina i z Pułtuska. Pozdrawiam jeszcze przy okazji Przeworsk. Inne ekipy, które ze mną współpracują, a ja z nimi. I pozdrawiamy się nawzajem. I młodą Kozakiewiczówna pozdrawiam przy okazji tej akcji. Chociaż młoda jeszcze nie ma wspólnego nic kompletnie z ubezpieczeniami. Chyba. Chyba. Tata Kozakiewicza też pozdrawiam. Mam nadzieję, że pasat spisuje się wzorowo. I słuchajcie, dzwonicie, dajecie kopię swoich kwitów. Oni weryfikują, ile mogą wam dopłacić. I to jest wszystko dla was. Dopłacają wam ten szmal w ciągu 2 tygodni. Jeżeli macie jakieś tematy zaległe do 3 lat wstecz, odkręcają wszystko. Do 3 lat wstecz to się da jeszcze odkręcić, żeby wam więcej można szmalcu. To wiecie, to nic nie kosztuje. Zgłaszacie im, nic nie kosztuje, oni weryfikują. Numer konta trzeba podać lub przekaz pocztowy i sprawa ma się dalej cudownie. Weryfikacja wraz z ewentualną wypłatą odszkodowania, dopłaty do waszego odszkodowania trwa do 14 dni maksymalnie, z tego co wiem. Działają na rynku od 2009 roku, czyli mają już ile to lat? Ty, 21 lat. A Quantum of Solace, czyli James Bond, powstał w którym? Google'a. Czekajcie. Quantum of Solace. 2008 rok, oczywiście, czyli ja mam nadzieję, że to i mają coś wspólnego z Jamesem Bondem i są specjalistami od rzeczy niewiarygodnych, podobnie jak sam James. Jego name is James, a imię Bond, czy odwrotnie, też był gościem od sytuacji niemożliwych, jak był. Jezu, on się ma coraz lepiej. Dajcie popatrzeć jeszcze inne tematy u sąsiada. O kurde, coś mi się tutaj pokiczkało, czekajcie. Jakieś ważne rzeczy. Najistotniejszym jest to, że każdego obsługują specjalnie specjaliści najwyższych lotów. Co Maniuś? Czekajcie, tylko Maniuś mi przyszedł po wodę. Maniuś wodę przytulił. Tu miałem gdzieś jakieś materiały na ten temat, kurde. Gdzieś mi to poginęło, natomiast... A! Też współpracują z warsztatami samochodowymi. O! Warsztaty również mogą mieć, uzyskiwać uzyskaną pomoc. Nie wiem, czy pan Marian tu pracuje, ale wiecie. Nie spróbujecie, to się nie dowiecie. Nic prostszego. Kurde, zniknęło mi coś. Nic prostszego, jak wysłać pod tego maila, który chyba na ekraniku poleci. Albo zadzwonić do Patryka, podskazany numer i oni wam wszystko już powiedzą. Nawet nie musicie meldować, że jesteście ode mnie, po prostu meldować i kropka. To tam znowu wiadomości pisze. Paweł Laweta. Załadował wszystko i działa. Dzisiaj sobota, kurka wodna. Ja wciąż w robocie na każdym froncie. Także proponuję, jeżeli chcecie sobie... Do 3 lat wstecz to jest nawet niezłe. Tak niezłe, idealne. Żadnych opłat wstępnych, tylko pobierają później. Ile sobie walczą, tyle mają. Także weryfikujcie, próbujcie. A nóż, widelec, kasa każdemu się przyda. A na wakacje każdy chce pojechać. A nóż z tego szmalcu jeszcze zostanie. Na przykład, o... Teraz sobie tak pomyślałem, że dostaliście na przykład taką wycenę od PZU. 2 lata temu miałeś stłuczkę, dostajesz tam 5000 zł za uszkodzenia, naprawiłeś to za 5, jeździsz sobie cały czas, a teraz myślisz po tym moim materiale, ty, spróbujmy to wysłać na tego maila, co Zaremski wskazał, a nuż jeszcze z 1000 albo 2500 te solejsy odzyskają. I co ty na to, misiaczku? Tak się może udać. Dobra, pozdro 600 dla was. Nie jestem specjalistą w języku prawniczym, nie władam w ogóle żadnym wyrazem, natomiast jak ktoś ma pojęcie, niech sobie tam, jak to tu wszystko przeskakuje. Pozdrawiam was pan Roman, teraz będę robić materiał o 2 osobach, które potrzebują pomocy, są to znajomi od moich widzów, jeden od widza górnika, był ratownikiem górniczym, ale to już jest inna bajka. Pozdro 600, pamiętajcie, że tu na was czeka was szmal, na lepszego. Kurde, dzisiaj widzę, mi zarzucił. Taki zarzut mi postawił niczym prokurator McLeod jakiemuś przestępcy, na przykład Al Caponowi. Zarzucił mi widzę, że na moim Zaremskim vlogu było fajnie, dopóki nie zaczęły się pojawiać ogłoszenia z pomocą dla ludzi. No. Are you normalny, żeś jest, chłopie? Nieistotne, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że i tacy ludzie na świecie istnieją. Nie pasuje mu, że koźwa trzeba dychę płacić. Znaczy, jak trzeba, nie trzeba!
Ale warto wiedzieć, że są ludzie potrzebujący pomocy. Wiele osób rozumie to, bo to jest fajne. Wiele osób pomaga, bardzo wam dziękuję. Wiele jest takich, którzy pomagają regularnie. O, czekaj! Na SC? A nic zwykłego, niezwykłego. A piątka? A może ładna? Niby zwykła jakaś taka błyszcząca i na zimówce. Pewno na lato ma 23 cale kółko. Dobra, tyle chciałem pokazać. Z innej beki, bo pan Paweł zapakował bryki rano o 9.30, miał jedną. Pojechał po drugą i leci, jak mówiłem wcześniej, na Bieszczady. Gość jest niedźwiedziem bieszczowskim. Się okazuje. I sytuacja kolejna, bo po rozwozie wiadomo, że jedno auto pojedzie do Krakowa, drugie, jak znam życie, do Bieszczad nie dojedzie, bo z Berlina do Bieszczad jest kawałek, ale nawet kończa pyr, powolutku pyrkać. Nie jest to rajdówka jakaś. Chociaż mógłby napędzić brykę, ale nie chcę, żeby mu zacne pojazdy pospadały z paki. I proszę Państwa, temat numer jeden był taki, natomiast temat numer 8 jest taki, że... Co to było? Ach właśnie, bo wczoraj widzę, jeden pojechał, czy dwóch? Jeden pojechał na zarejestrowanym samochodzie. Zawsze proszę, zarejestrujesz, daj znaka, że zarejestrowałeś, jedziesz, daj znaka, zatankujesz, daj znaka. Martwię się jak matka, jak ojciec wasz najlepszy. A gdyby to wasza matka tutaj przychodziła w przyszłości, kuźwa, jak mówię, klasyk oczywiście. I widzu mi melduje z trasy, panie Krzysztofie, zapaliła się mi kontrolka typu malutki trójkącik. Oż ty, mówię, może WC damskie, męskie raczej. Nie, to nie WC, bo jest trójkącik pomarańczowy z wykrzyknikiem w środku. Ale bryka normalnie jeździ, nie kopci, nic się nie dzieje, żadnych cudów nie ma. Nie ma. Do domu dojechał, meldunek rano SMS-em. Po znalezieniu sobie polskiego menu okazało się, że trójkącik mówił o tym, że jest słaba bateria w kluczyku oraz spalona jest żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej i jeszcze jakiś duperel kompletnie dla pojazdu nieznaczący nic. Także uf. Taka historia wzięta rodem z horroru. Dobra. Ale jednak nerwik po drodze był, czy trójkącik nie jest trójkącikiem z WC kwadransu. Z WC, przepraszam. Co to gadałem już o widzu. Było, o tym było, pomocy było, o autach było. No to chwila przerwy. Nie wyłączyło się? Tam podałem kilka tematów, ujęć, jak skorzystać z tego Stolejsa. Chłopaki, ekipa prawnicza. To jest swoją drogą ciekawe, że biorą od was kwit, czy tam ode mnie, z szacunkiem z ubezpieczalni. Weryfikują go przez swoje systemy napraw pojazdu, czy faktycznie firma ubezpieczeniowa zaniżyła mocno dla was temat, to zazwyczaj zaniżają łomatko, wielokrotnie. Wiem to z rozmów z rzeczoznawcami. Pozdrawiam Mariusza z Pleszewa. Wiem to... Uju, jak poszła ta Mazda. Wiem to... Co ty, od razu ten pasta? Panelizy jakiś. Ale przepis zepsuty. Znaczy złamany, czy też na Z. W ogóle jest oczywistym to, że zaniżają, bo z tego żyją firmy ubezpieczeniowe. Stąd firma prawnicza bierze to na klatę, weryfikuje, wam dopłaca jakąś tam kwotę, a sami walczą o jeszcze, a się pani odstrzeliła. Walczą o jeszcze więcej, bo z tego żyją chyba dobrze, mam nadzieję, jeżeli swoją robotę znają swój fach, to jak wiem, to pomogli już wielu osobom i wielu jeszcze pomogą. Sam skorzystam, tylko nie mam niczego wstecz na 3 lata, a z przyjemnością bym sprawdził. Może ktoś z was ma na szybko taki temat do 3 lat wstecz. Jak się wstydzicie, prześlijcie mi namiar, ja styknę do nich. Jestem ciekaw, ile wyszarpią z kwoty, która tam jest wyliczona przez ubezpieczeniodawcę. Taka ciekawostka na rozgrzewkę. Sądzę, że z wielu was skorzysta, ja bym skorzystał. Temat może być dobry. No i to, że się ma swojego pana Stefana konsultanta, a nie tysiące tych tam na infoliniach. Dzień dobry, tutaj Pyrcińska Ewelina, czy mogę panu pomóc? Jeśli poprosisz po języku polskim porozmawiać, przyciśnij press 1. Jeśli po English press 2. Jeśli chcesz pogadać z samym prezesem, to całuj się w nos, bo prezes właśnie jest na Karaibach. Jeśli chcesz pogadać z rekinem, który obgryza prezesowi piętę, wciśnij 7. I takie to wszystko tam w tych numerkach. Czekasz tam shopem. Czekasz 15-20 minut i nic. A? Solejs mogą być lepsi.
Jak mogą? Są podobne. Sprawdźmy to, sprawdźmy. Dobra. O, tak czas pogadać, to później. Do Lidla muszę jechać. Aż pan Roman wybiegł kurce i w kapciach Supermana, bo pod domem E30 przemknęła dosyć dynamicznie, z pryczącym wydechem, a za BM-ką gościu niby chory, a też się czai. I zobacz, tam światło mrugają mu. A za BM-eczką panowie w czarnej BM-eczce z napisem follow me na tylnej szybie. Chwileczkę, już go tam mają. Już go tam mają. Za zakrętem stali, rower mu zabrali. Kurde. Poczekam, aż w dom wracali. Ciekawa jaka akcja była. Pamiętajcie, że... Tajna policja, gościu, widziałeś to? Trzeba być czujnym. Pół godzinki minęło, wciąż go tam maltretują od widoka. A Roman koło domu... Wiecie, koło domu można. Wokół chaty, czy tam to jak się mówi, na polu albo na dworze. Ty, ręce na plecach, skuty. Nie skuty, czekaj, to policja ma ręce na plecach, otrzymuje dwa kaszkiety. Chwileczkę. Stan sprawdzają ogumienia, panowie. Jest grubsza akcja. Grubsza niż myślicie. To nie Warszawa, ja wiem, to nie Wołomin, to nie Piaseczno. Tylko, że głupio tak, bo chłopaki już tu maltretują za 40 minut. Wziąłem auto i jadę. Zobaczcie na sposób maltretowania pacjenta. Głupio by tak podejść, wiecie, z aparatem. Dzień dobry, co to robicie na ulicy? Po prostu przejadę. Brycka ładna. Brycka ładna, z klatką. Zegarów do ciśnienia pełno. I niestety za zakrętem stali i maltretują. Ciekawe co przewiną, może tylko szybkość, może tylko czerwone światło. Najgorzej jak nie ma homologacji, na klatka jeździ po ulicy. Kurka wodna, faktycznie. Z kamerą, co mam sobie jakieś kupić? Zamiast guzika kamerę. Jadę dalej. Żeby nie było, to jestem ja. To sobie zawrócę u sąsiada niżej. Czy tu się zmieszczę jakoś? Pośladkami tego zacnego Audi w szklanym dachu. Kurde, kwiatki, róże. Zresztą w życiu nie byłem autem 200 metrów od domu. A w tą stronę się nie zapuszczam. Generalnie się nie ma co zapuszczać, bo ten człowiek tłusty. Dobra, od nowa nagrywanko w drugą stronę. Taka akcja ma wsi. Ostatnio gdzieś tam za rondem, jak jechałem, kto mi tak tu grzeje poślady, przy to na ten kilometr to nie ma sensu. Za rondem, jak jechałem tam, to właśnie to samo SMI, o Jezus, trzymało pacjenta. A, troszkę przekręćmy. Next level, taki ma poziom następny. Gładko poszło. Gładko poszło, follow me, kurka wodna. No to co, po materiale. Ja niczym Krystyna Czubówna zameldowałem z trasy przechwycenia złoczyńców. No i tyle, do widzenia, do następnej dziwnej akcji, cześć. A! Tamta BMW jechała wcześniej z nimi. Nie, to jest Audi. Jechało z nimi A5, przepraszam bardzo. A teraz uciekło, odjechało. Jak się okazuje, nie ma lipy. Jak nie ma lipy, to pan Roman idzie znowu w akcję. Bo BMW czarna pojechała. Ścigająca młodzież. Natomiast E30 z klatką rajdową zostało na miejscu parkowania. Chwileczkę, bo idę a piśnie niemiłosiernie. Zmieniłem też obuwie, zmieniłem buty, bo strasznie, oj, się mi tutaj gdzieś odkutasiło. Pizio, 7 stopni w plusie, słonecznie, ale jakoś tak kąsa zimowo. Przynajmniej piękna pogoda. Poproszę pana Jackiewicza z Lądka Zdroju, przepraszam, z Londynu, mojego widza ulubionego londyńskiego, o to, żeby znalazł mnie w wiadomościach. Kraków Wieliczka, okazuje się, rejestracja. Żeby w wiadomościach mi znalazł naszych regionalnych, bo zawsze mi fajne rzeczy wyszukuje. Co się wydarzyło, bo tam pewnie na jakichś policjałkach będzie. Co się wydarzyło, że się zesrało. Auto przepiękne jest. Auto przepiękne. Super zrobione. Na interesujących lampach głównie. Pewnie o lampy chodziło opakom. Poziom 12. Cudowna, z klatką rzecz. Niestety next level. A, stoi.
Nikogo się nie boi. Sparko. Gramy dalej. I szpiegujemy sensację. Jak jestem szczupły, ja pierdzielę. Słońce już zachodzi, minęły 2,5 godziny od zatrzymania, czy 3 nawet. Bryka wciąż, wieliczka stoi. Ciekawe, co się wydarzyło. Nic nadal nie ma. Idziemy skontrolować z gościem. Ciekawe, co się wydarzyło. Na info internetowych jeszcze nic nie ma. Żadnych wiadomości nie ma. A zaraz się dowiemy, co się dzieje. Tylko internet nam powiedzą. Nie mówcie, że jest brzydka. Śliczna jest. Gdyby taka była w filmie, to bym tulił. Chłopcy na klatce. Na klatce, na różnych dzyndzlach i podtlenkach. Troszkę szpara za wielka. A to drzaźnięcia przedniego. Co myślisz, rajdówka? Rajdówka. Oczywiście nie ma spoilera, jako rajdówka powinna mieć spoiler, a niestety... Nie, no ma. A takiego ma kuta... Kuta... Sika krzywego. Wybebeszona totalnie. I pacek. Jaseczkę, jasieczek. Syki daleko, tak. Tu nie mówisz tych grzatów. Stań tam gdzieś, Jasiu. Już zagrywacie? No. Jest pierdolę, no. Zaczę to pod choinką, co z nią zrobić. Nie! Gaśnicę przynieś! Proszę Państwa! Jakby słońce wybuchło, Iwo, patrz! Słońce wybuchło! Supernowa! Supernowa! Teraz. Pan Roman zjarał pół okolicy. Zawsze kłopot, co z tą choinką zrobić po tak zwanym jej zużyciu. Lekko się jarnęły gronki. Ale poszła. Czy jestem cały? Tego nie wie nikt. Koniec stycznia. Jak wiadomo, szukamy śniegu na ogródku. Janku. O! Instrukcja do kasku! Instrukcja do kasku. Rzuć ją do ognia. Nie! I to pudełko z akumulatora też kopnij, to jest mamy. Ale ja się. Nie! Zostaw mnie. Z akumulatora. Już gaje się szkoda. Powiem wam, szło nieźle. No bo co tu robić w styczniu, powiedzcie? Wyżej, wyżej, co jest goście, wyżej, co jakaś taka... Co ty robić w styczniu? Trzecia gałąź, proszę Państwa. Na 16 meczu ląduje pacjent. Czy to już hamulce? Zmiana partnera. Zmiana latacza. Pozdrawiam Roberta Latacza, mojego kolegę z Zabrzega. Panowie, rozpęd godny. Też szereśnie, jak ktoś zapraszam. Koło lipca, połowy. Synku, napędź kolegę sąsiada. Ojojoj. Co jest słabizna, widzę? Uwaga, ojca ręka teraz, uwaga. Koziak, do 12. To była lewa ręka, także wiecie, to tam ledwo rozpędziłem. No ojcowie, jakby to matki widziały, to wiecie, sprawa leży. Był rekord? Nie, ja pobiłem. A to przepraszam, jak zwykle mam mądrzej. Czy już puszczają, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Oj, nie szybnie. Jako, że jest chwilka na refleksję, bo byłem w Lidlu. W przerwie skręcania mebli. Kto skręcał, ten wie, że ja pierdykam. Matko, kieruj. Matko i córką. Mam specjalne pozdrowienia dla pana widza. Nie z Lądka Zdroju. Jackiewicza was też tam pozdrawiam z Wysp Owczych. Londyńczycy moi. Pozdrawiam widza, mieszkańca Londynu od wielu dziesiąt lat. Szczęście wielkim, bo akcent, dykcja i widz zna wszystkie cudowne polskie wyrazy, zwroty i przysłowia, bo wielu wyjeżdża za granicę i po dwóch latach, jak to jest po waszemu, się pyta. Zapominają wyrazu, a widzu kilka lat czerwonym obliczem, bo światła stopu trzymają wszyscy na płaściutkim. Czy ja trzymam stop na płaskim? Otóż nie trzymam, bo moja noga prawa wypoczywa. Pozdrawiam widza bardzo uprzejmie. Pogadaliśmy o motoryzacji lat 90., o A6, z trzema dodatkowymi zegarami,
OBMC trójce 530D, OBMC siódemce 728 benzyna, kurka wodna. Takie widzu ma marzenia, żeby znaleźć. Okazuje się, że widzu jako mieszkaniec Krakowa, Krakus czysty, ukochał sobie, umiłował za młodu być mieszkańcem Ustronia. I tak się chłopu pofarciło, pozdrawiam widzu raz jeszcze uprzejmie, że zapoznał ją, zakochał się w niej i zamieszkali w tym Ustroniu cudownym na ulicy 3 Maja. Dobrze pamiętam? Na rogu, przed Delicjami, za naleśnikarnią, przed naleśnikarnią, nieważne, tam. I tam wam nie powiem akurat zaraz dokładnego, natomiast widzu będzie na święta, jak się nam da spotkać, trafić, strzelić, skompletować się tam gdzieś, to będziemy żreć naleśniki w Ustroniu na 3 Maja. Faja, ciebie też pozdrawiam jako ustronianina. Faja to czołgista, gracz w gry czołgowe, demon szybkości czołgowej. Dawno cię, Fajo, nie widziałem, zapraszam cię na ciężary. Chyba, że już masz 1,30 m w pasie, a mam nadzieję, że nie. Także wracając do widza, uprzejmie pozdrawiam, dziękuję za miłą pogawędkę. I cieszę się, że kanał mój prosty, jednak treściwy w miarę, jest oglądany na wyspach. Nie tylko u Jackiewiczów w domu. Jackiewicze, jeszcze raz was pozdrawiam, z Kubańcy. A Jackiewicze to ekipa twardzieli, którzy jechali najnowszą siódemką z siódemek, najnowsiejszą, jechali z samego Lądka Zdroju, czyli z Londynu. Bo nie ma takiego miasta jak Lądek Zdrój, czy jak Londyn, jak mawia kasjerka z poczty. Ale nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek Zdrój, Lipowa, koło Żywca, pozdrawiam widza. Często wspominam widzu z Lipowej, twojego brata, o którym mi mówiłeś, który zginął na motocyklu. Nasza Lipowa blisko nas, Mikołów blisko nas, także mam to cały czas w pamięci. Troszkę mi zeszło z tonu. Dobra, panie i panowie, wszystkiego dobrego, jest sobota, byłem w Lidlu. Nie umrzemy z głodu! Idę znów w krętarka na plecach, na bagażniku, w krętaki, śruby. Kurde, instrukcje obsługi. Dobrze mam moje okulary lanserskie do czytania, bo instrukcja byłaby mi zupełnie obca, a nawet jak za mgłą. Pozdro 600 dla was, kłaniam się, wszystkiego dobrego. Zgubiłem Jaśka w niedzielę w Zarze. Czekajcie. Siedź. Siedzi w płaszczu.